Tam jakie piękne busy odjeżdżają, Państwo zobaczą. Piękne busy, jakie odjeżdżają do Anglo Ameryki Białystok. Także proszę się przyjrzeć. Być może Państwo zobaczycie, że to jest do Anglo Ameryki Białystok. Żakbus. Na lotnisko i z powrotem, bo lotnisko to jest ostatni przystanek, dlatego też tutaj, ponieważ pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina to najnowsze lotnisko, tutaj ten najnowszy PKS jest pośredni, to tutaj tylko zakotwicza co nieco, tutaj tylko zahacza, także buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra, tu możecie wycieczki sobie zamawiać. Serdecznie zapraszamy Państwa wszystkich. Serdecznie zapraszamy. Także można pojechać, proszę Państwa, do Anglo Ameryki Białystok, żeby chociaż cerkiew zobaczyć, prawdziwą taką cerkiew prawosławną, żeby chociaż baciuszkę zobaczyć. No bo tutaj, wiecie Państwo, w Warszawie to wszystko jest oszustystyczne. Pary oszustystyczne tutaj na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie. Że nawet sam Sawa powiedział, że cerkiew to nie stoi na Sawie, cerkiew stoi na biskupie. A my myślimy o biskupie Jakubie, biskup Jakub. W Angloameryce Białystok urzęduje. Jest biskupem diecezji białostocko-gdańskiej. A tu nie jest Białystok, tu nie jest Gdańsk, tu nie jest Ameryka, tu jest Polska. Biedna Polska. Ale czemu głupi jest ten tutaj w Polsce Polak, proszę Państwa, który tak kopci te papierosy, który pali papierosy jeden za drugim. No czemu? Czy dlatego, że cyganka żebrze papierosów dwóch? Na Pradze Południe przed uniwersamem urok rzuciła, bo oni i tak wierzą. Idą do pracy, stoi cyganka, to przecież katoliczka, która też i do kościoła potem chodzi, czy była wcześniej, no to bardzo chętnie rękę wyciągnie, jak nie na żebry, do powróżenia. I cyganka powie, wy musicie palić papierosy jeden za drugim, dlatego że cyganka żebrze papierosów dwóch pod uniwersamem na Pradze Południe w Warszawie za Wisłą przejedź tramwajem 9. Zapraszamy serdecznie.